Reset 2024, Krzysztof Nazarewicz. Witam wszystkich na swoim kanale. Jesteście świadkami, proszę Państwa, odwiedzin mojego domu rodzinnego. A tutaj dawno nie byłem. Nie było czasu, no jak widać, trochę to wszystko zarosło. Zaraz zobaczymy, co się tam dzieje wokół domu. Kiedyś tutaj, proszę Państwa, mieszkałem. No, ale już nie mieszkam. Jak widać, jeżeli się o coś nie dba, no niestety z wielu powodów tutaj nie mogę być zbyt często. Ale, proszę Państwa, tam kiedyś zbudowałem wigwam, piękny wigwam. No, ale uległ lekkiemu zniszczeniu, trzeba go na nowo jakąś plandeką obłożyć. Ojojoj, jakie piękne, ładne, proszę Państwa, pokrzywy. Oj. No, tam jest, proszę Państwa, woda, tam jest rzeka. Przynajmniej była kiedyś. No, zobaczymy, może się uda jakoś dotrzeć. Idziemy dalej, proszę Państwa. Polska, dzika Polska. Tak to wygląda. Jest to miejsce, w którym zawsze można się, proszę Państwa, w czasie kryzysu bardzo ładnie schować. No, dobrze, że takie miejsce jest. Wszystko wygląda całkiem nie najgorzej. Kiedyś tutaj zbudowałem nawet most na tej rzece, która chyba wyschła w międzyczasie. Ciekaw jestem, czy resztki tego mostu zostały tutaj jeszcze, czy już nie. No, nie wygląda to najlepiej. Proszę Państwa, idziemy do mojego mostu, który tutaj oficjalnie był chyba kilkanaście lat temu otwierany. Było przejście na wyspę, która też należy do tej posiadłości. No, jak widzimy, mój most, proszę Państwa, uległ erozji, niestety. Także dotarcie na bezludną wyspę będzie dzisiaj niemożliwe, ale może niebawem uda mi się tutaj zobaczyć, co tam się dzieje. Jest dziko, jest fajnie. Można tutaj, proszę Państwa, zawsze zakotwiczyć. Jak Niemcy zaczną płonąć, proszę Państwa, no to jest miejsce, do którego można się wycofać. Trzeba by zawołać kogoś z kosą albo z jakąś kosiarką. No, aby tutaj to wszystko załatwił. I tutaj dyskoteki odbywały się kiedyś, proszę Państwa. Bardzo fajne dyskoteki robiłem. Było tutaj nawet miejsce do tańczenia. Też już zarosło. No co zrobić? Widzimy jakiś... No. Trzeba by o to zadbać, a nie ma czasu. Oj, co za tężna trawa. Tutaj kiedyś nawet żmije były, także założyłem odpowiednie buty, proszę Państwa, aby mnie coś nie ugryzło. W środku też jeszcze wszystko w miarę się trzyma. Stare dobre błazerie. Moja mama i ja kiedyś tą kuchnię tutaj wyremontowałem, proszę Państwa, ale obecnie jakoś
nie ma zbyt wiele czasu na przebywanie tutaj. Tutaj klimat nie jest rewelacyjny, jest dużo komarów. Jest, lato jest krótkie i, że tak powiem, nie najmilsze. Ta bliskość z rzeką powoduje, że no niestety dużo różnych owadów jest. Ale dla miłośników natury jest to raj. A dla niektórych jest to piekło, w zależności od punktu spojrzenia na tą sprawę. Trzeba będzie coś tu zrobić, niestety. Albo niestety. Na razie.